Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w audycji Goście dnia. Dzisiaj nowy zarząd powiatu mam przyjemność gościć w studiu Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, panią Joannę Potocką-Rak, starostę powiatu ciechanowskiego. Witam. Witam serdecznie. Oraz pana Stanisława Kęsika, wicestarostę. Dzień dobry, witam Państwa. No pierwsze moje pytanie... Trema jakaś mnie łapie. Niemożliwe, panie Stanisławie. No tak, sam się zdziwiłem, ale witam Państwa bardzo serdecznie. Teraz się... Chciałam zapytać, jak się układa współpraca? Jeszcze miesiąca nie ma, odkąd Państwo razem współpracujecie dla dobra powiatu, ale wszystko wskazuje na to, że się dobrze dogadujecie. Może oddam głos panu wicestaroście, dlatego że chyba najwięcej obaw, jeżeli chodzi o współpracę, było w stosunku do mojej osoby. No cóż, teraz to proszę dobrze słuchać. Rzeczywiście dogadujemy się świetnie i to jest oczywiście nie no, taka dobroć personalna, tak? Ale dobroć dla mieszkańców. Tak to tuż po zawiązaniu koalicji tak to mówiliśmy, że tak będziemy pracować na rzecz mieszkańców i ta nasza, no taka mini wspólnota, dobrze poukładana, powinna procentować i będzie procentować właśnie dla mieszkańców powiatu. Czyli pan nie żałuje tego mariażu z CBW z PSL-em? Nie żałuję i uważam, że to była dobra decyzja. Dobrze, to porozmawiajmy o... owocach tej współpracy i tego dogadywania się. Jesteśmy na progu nowego roku i chciałam zapytać, jakie Państwo mają plany w związku z rokiem 2019? Co się u nas w powiecie ciechanowskim zadzieje? Będzie się sporo działo, Szanowni Państwo. Te kilka tygodni w tej chwili może nas nie widać tak bardzo, ale przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby poznać stan obecny, stan zastany, tak żebyśmy mogli świadomie i tak racjonalnie i odpowiedzialnie podjąć pewne decyzje, które musimy podjąć. Także w chwili obecnej przygotowujemy, powiedzmy sobie, struktury wewnętrzne do tego, żeby można było realizować zadania, które mamy zaplanowane. Rekonesans już jest pełen? Jeszcze nie, bo to nie tylko jest starostwo, ale też to są jednostki podległe. Część jednostek mieliśmy już okazję bezpośrednio poznać, bo sukcesywnie w chwili wolnej robimy tak zwane objazdy po naszych jednostkach, tak żeby poznać problemy od wewnątrz, żeby je zobaczyć, żeby nie mieć tylko takiej wiedzy z drugiej ręki, tylko bezpośrednio, żebyśmy mogli zobaczyć, jak te jednostki funkcjonują, z jakimi problemami się borykają. Także przede wszystkim na tym się też skupiamy. Ale już oczywiście jakiś obraz mamy, jakieś plany oczywiście są. Przede wszystkim to inwestycje. Oczywiście, jeżeli chodzi o środki powiatu, to są środki ograniczone. Tutaj nie można porównywać budżetu miasta do budżetu powiatu, jeżeli chodzi o obszar inwestycji, ale część zadań mamy zaplanowanych. Oczywiście to są też inwestycje, które wynikają z takiej konsultacji, obserwacji tego, co się dzieje na zewnątrz. I chyba taką jedną z największych, którą wstępnie planujemy, a która jest niezbędna, to jest inwestycja w obszarze naszego powiatowego Centrum Kultury i Sztuki. To będzie rozbudowa tego centrum i to już będzie, Szanowni Państwo, przyszły rok. Przymierzamy się do opracowania koncepcji i dokumentacji rozbudowy centrum. Powstaną nowe sale kinowe i planujemy też remont sali koncertowej. I to będzie niewątpliwie taka największa inwestycja niedrogowa, ale i to jest ogromne wyzwanie, które musimy podjąć, bo widzimy, co się dzieje w obszarze kultury i my jako powiat musimy do tego podchodzić odpowiedzialnie i świadomie, ale też obserwując to, co się dzieje, jakie trendy są w obszarze kultury, czego wymaga współczesny odbiorca, także tutaj nie możemy pozostawać w tyle. Szkoda, że czas, kiedy była możliwość pozyskiwania środków na tego typu zadania, nie został wykorzystany optymalnie, także w tej chwili mamy dużo trudniejsze zadanie, bo musimy te zadania... A te możliwości się skończyły już zupełnie? Tak, te możliwości na razie nie ma takich możliwości, jak były jeszcze, powiedzmy sobie, 4 lata temu.
Także to był czas, który świetnie wykorzystał na przykład Płońsk. Te inwestycje, które zostały tam zrealizowane, to naprawdę są teraz wizytówką miasta. U nas niestety to nie zostało wykorzystane, także te inwestycje będą musiały być zrealizowane z budżetu naszego, ale też będziemy szukać oczywiście finansowania ze źródeł zewnętrznych. Mhm. Taką inwestycją, która wymaga bieżące funkcjonowanie starostwa, to powiększenie parkingu. I to już będzie pierwszy kwartał przyszłego roku. Takie mamy plany wstępne. Oczywiście to jeszcze wymaga uzgodnienia z zarządem. To jest inwestycja, która po prostu poprawi takie bieżące funkcjonowanie starostwa, bo ci, którzy korzystają, wiedzą, z jakimi trudnościami, jeżeli chodzi o zaparkowanie pojazdów, borykają się nasi mieszkańcy i nie tylko mieszkańcy, ale też radni chociażby w czasie sesji, także to musimy poprawić. Ale to powiat ma działkę, na której chce te parkingi urządzić? Tak, mamy działkę w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, także są takie możliwości, jeżeli chodzi o teren. Także to też będziemy realizować. No i oczywiście inwestycje drogowe, które są taką podstawową działalnością, jeżeli chodzi o powiat, podstawową bolączką, jeżeli chodzi o gminy, to na pewno tutaj też będą realizowane. Mhm. Jakby Państwo mieli określić po tym krótkim, miesięcznym rekonesansie, która sfera najpilniej wymaga uwagi, to czy była to by właśnie ta kultura, o której pani starosta wspomniał? Kultura jest bardzo ważna i to jest miód na moje serce, bo zawsze byłem i jestem i będę związany z kulturą, ale też oczywiście z jej rozwojem, więc tutaj pani starosta słusznie i zrobiła taki nacisk na tego typu inwestycje. Oczywiście nie zapominamy także o innych sferach. Ale w moim obszarze nadzoru właściwie czy działania jest edukacja. I od września, jak już wszyscy prawie wiedzą, szykuje nam się podwójny rocznik do naszych szkół, czyli ósme klasy szkół podstawowych i trzecie klasy gimnazjum. No i to jest zadanie dosyć trudne dla naszych placówek, aczkolwiek nie znaczy, że niemożliwe do wykonania. Stąd już parę lat temu mieliśmy taką sytuację, że tak normalnie podobno takie były roczniki, prawda? Mm-hmm. Tak no, tu jest jeszcze problem tego typu, że te roczniki muszą iść odrębnym programem, tak? Czyli szkoły podstawowe swoim i gimnazja swoim, więc to może skomplikować. No i w tej chwili większość działań już na końcu tego roku i na początku przyszłego właśnie kierujemy do dyrektorów szkół, także do szkół podstawowych. Rozsyłamy ankiety, żeby mieć jakąś taką konkretną cyfrę czy liczbę i rozmieszczenie to w poszczególnych szkołach. Także narady, spotkania, praca w tym kierunku, żeby ten napływ młodzieży był jak najbardziej bezpieczny, jak najbardziej adekwatny do możliwości. No i też to trzeba myśleć o tym, że część młodzieży będzie i na pewno dojeżdżała do naszych szkół z powiatu. Kwestia komunikacji, jak wszyscy wiedzą, ta komunikacja została uruchomiona, ale ona jeszcze nie funkcjonuje pewnie tak dobrze, jak powinna. Więc tych problemów jest rzeczywiście sporo. Mhm. A jeśli chodzi o inne działy, pani starosta mówiła o oglądnięciu przez nas placówek pomocy społecznej. I tam też jest sporo zadań inwestycyjnych, już nie mówiąc o samych szczegółach, ale też będziemy w przyszłym roku starali się o środki i możliwość realizacji właśnie niektórych zadań inwestycyjnych w poprawie infrastruktury. Szczególnie tutaj mam na myśli DPS Krubin. Byliśmy tam i rzeczywiście wymaga to i sporych nakładów, i czasu, żeby doprowadzić ten dom do wymogów, jakie są niezbędne. Mm-hmm, mm-hmm. Czyli poprawa warunków dla mieszkańców tych DPS-ów, bo o rozbudowie nie myślicie. Zapotrzebowanie na tego typu usługi jest spore. Ponieważ to jest infrastruktura sprzed kilkudziesięciu lat, więc ja myślę, że te prace inwestycyjne w sensie remontowym, w sensie wyglądu,
No bo te budynki przez długi, długi czas nie były poddawane jakimś zasadniczym remontom i to widać jest. To widok jest taki dosyć nieciekawy. Ja jeszcze bym chciała na chwilę do tej kultury wrócić, bo mnie bardzo pani starosta zaciekawiła tymi planami rozbudowy Centrum Kultury. Zapewne państwo doskonale też wiedzą o tym, że plan rozbudowy obiektu ma przedsiębiorca z Centrum Handlowego we Władysławowie i tam mówiło się o otwarciu multipleksu, czy też multikina. Jak w kontekście tamtych planów mają się plany powiatu co do rozbudowy i nowych sal kinowych? My przede wszystkim musimy myśleć racjonalnie, ale też to, co powiedziałam, śledzimy to, co się dzieje wokół. Mamy obiekt w świetnej lokalizacji, mamy działkę, na której możemy tą inwestycję zrealizować. Musimy, to jest też działanie, które pomoże funkcjonować w ogóle naszemu Centrum Kultury, bo jeżeli takich działań nie podejmiemy, to niestety za chwilę, tak jak pani mówi, przedsiębiorca pojawi się i no niestety część klientów, którzy w tej chwili korzystają z naszego Centrum Kultury, z niego po prostu odejdzie. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w tej chwili... I pójdzie chwili, tam, gdzie są wygodne fotele, gdzie jest większy wybór filmów. Tracić odbiorców i tracić tym samym dochody, którymi są finansowane imprezy mniej dochodowe. Bo tak naprawdę, no to niestety powiat ma, tak jak powiedziałam, ograniczone możliwości finansowe i my musimy poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania, a takim sposobem jest chociażby rozbudowa naszego Centrum Kultury. W tej chwili nasi mieszkańcy nie tylko inaczej spędzają czas wolny i trzeba im ten czas w odpowiedni sposób i w odpowiednich warunkach oczywiście zorganizować. Od tego jesteśmy, takie plany są. Wiecie państwo, że jeżeli coś zaczynam, to kończę. Także jeżeli zostało powiedziane, że takie centrum nasze kultury zostanie rozbudowane, ono zostanie rozbudowane. Panie starosto, w jednej z pierwszych naszych rozmów po wyborze pana na wicestarostę powiatu ciechanowskiego, mówił pan, że zamierza podjąć z miastem rozmowy na temat połączenia obu ośrodków kultury, powiatowego i miejskiego. Czy pan nadal podtrzymuje opinię, że takie rozmowy są konieczne do podjęcia i że takie połączenie byłoby korzystne? Myślę, że byłoby to korzystne rozwiązanie, dlatego że chodzi o jeden ośrodek zarządzania kulturą. Czyli to jest kwestia także pewnych oszczędności, poza tym lepszego planowania, poza tym lepszego przygotowania oferty, niekoniecznie na zasadzie rywalizacji i dualizmu jakiegoś, tylko na zasadzie no, takiego planowania według potrzeb. Poza tym silny ośrodek kultury to jest także ośrodek, który oddziaływuje na, w jakimś sensie na ośrodki gminne czy miejskie, albo też tam, gdzie tych ośrodków nie ma. My cały czas mówimy o strukturze powiatu jako o 9 jednostkach. Tak się utarło, że no Centrum Kultury jest jakby służebne, czy daje ofertę dla większości mieszkańców miasta, a mamy głosy, że mieszkańcy powiatu też chcieliby korzystać bardziej z tej oferty, niekoniecznie przyjeżdżając do Ciechanowa, czyli taka troszeczkę ekspansja kulturalna do tychże jednostek, do wiosek, do gmin. Ale to może zrobić silna jednostka. Silna jednostka to ta, która ma pieniądze. Nie pieniądze tylko te, które w tej chwili przekazujemy na choćby na płace, bo tu więcej nie wystarczy tych pieniędzy, ale silna jednostka zarabiająca, przypomnę, że to jest jednostka działająca na zasadzie przedsiębiorstwa. Więc to, co pani starosta powiedziała, pieniądze, które byłyby z dobrze funkcjonującego kina czy innych przedsięwzięć, mogły być spożytkowane na wzbogacenie oferty. Nie tylko w samym tutaj Ciechanowie, ale także w 9 jednostkach powiatu. I to jest ten system, który tutaj nas interesuje i w którym no, chcemy wziąć jakiś taki bardzo czynny udział. Termin spotkania z prezydentem Kosińskim już jest umówiony w tej kwestii? Nie, i myślę, już tak realnie myślę, że będzie to pewnie trudna rozmowa. Nie wiem, czy ona przyniesie skutek pozytywny, ale na pewno takie rozmowy podejmiemy. Jak nie będziemy rozmawiać, to, no, to będziemy mówić oddzielnie. Mówienie oddzielnie nie przynosi żadnego efektu. Nie będziemy się kontaktować choćby tylko przez radio. Panie Stanisławie, a jak pan ocenia tą współpracę dotychczasową powiatowego i miejskiego Centrum Kultury? Myślę, że jest taka... Bo mówił pan tu o rywalizacji. Tak, bo mówiłem prawdę. Myślę, że to jest taka chłodna dosyć współpraca, czyli każdy po prostu swoje. Oczywiście no, terminy, żeby się tylko nie nakładały.
ale mogłaby być o wiele lepsza. Mogła być o wiele lepsza z korzyścią dla właśnie podatników, bo to jest główny cel. Też na bazie już istniejących obiektów, tak, i miejskich, i tego powiatowego. Oczywiście, że tak. Nikt nie mówi tu o likwidacji, tylko po prostu można rozłożyć akcenty, tak? Część na przykład miejska mogłaby się zająć bardziej edukacją, a w tej części tutaj dawnej, już powiatowej, jeśli wybiegam w przyszłość, mogłyby się odbywać imprezy bardziej centralne, takie no, o zasięgu wojewódzkim czy nawet krajowym. Byłby to wspólny Ciechanowski Dom Kultury. Nie miejski, nie powiatowy, tylko Ciechanowski Dom Kultury. Mówię to po raz pierwszy w radio, może przed Bożym Narodzeniem się uda nam to może zrobić. Cud świąteczny się zdarzy. Cud świąteczny może się zdarzy. Dobrze, porozmawiajmy. Pani starosta wspomniała o tym, że już pewne ruchy zostały wykonane, żeby się przygotować do planowanych inwestycji. Jakie ruchy? Czy w starostwie są jakieś ruchy kadrowe? Czy są jakieś ruchy, jeśli chodzi o wydziały starostwa? Jakieś przesunięcia, rozdzielanie stanowisk, łączenie? Jak to wygląda? Przede wszystkim realizacja zadań, taka sprawna realizacja zadań, to ustawienie odpowiednio całej struktury organizacyjnej urzędu, więc przede wszystkim to była analiza tego, co jest w chwili obecnej, jak ta struktura funkcjonuje, jak pracują pracownicy. Oczywiście jeszcze wszystkiego nie wiemy, to jeszcze wymaga czasu, bo te kilka tygodni, te 3 tygodnie w zasadzie, to jest okres zbyt krótki, żeby tutaj mówić tak bardzo kategorycznie, jak jest, ale oczywiście pierwsze spostrzeżenia są, pierwsze decyzje już zostały podjęte i pierwsze zmiany zostały wprowadzone. Także jakie? Przede wszystkim zmiany takie podstawowe, jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną na poziomie niektórych wydziałów. Zaczynamy od tych, które będą wydziałami strategicznymi, jeżeli chodzi o działania nie tylko samego starostwa, ale też naszych jednostek. Także z wydziału tego ogólnego, wydziału promocji, zostały wydzielone 2 wydziały. Będzie wydział pozyskiwania środków i wydział odrębny zajmujący się promocją. To należało zdecydowanie oddzielić, dlatego że wydział pozyskiwania środków zewnętrznych to musi być silna komórka, która będzie na bieżąco śledziła możliwości dofinansowywania działań ze środków zewnętrznych, ale też będzie taką jednostką wsparcia dla naszych jednostek, chociażby oświatowych, które niekiedy nie radzą sobie w aplikowaniu o środki zewnętrzne. Tutaj pan starosta miał spotkanie z dyrektorami szkół i byli bardzo zainteresowani takim rozwiązaniem. To byłaby ogromna pomoc, ale też suma summarum to by odciążało nasz budżet powiatu, dlatego że wtedy jeżeli zintensyfikujemy pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność naszych jednostek, no to automatycznie część zadań jest w 100% finansowana z budżetu powiatu. Także i będzie koordynacja lepsza. To jest, tak, to jest lepsza koordynacja, efektywniejsze wykorzystanie tego, co można wykorzystać. Przede wszystkim musimy stworzyć możliwości do tego, żeby tak było. Powiedziała pani silna jednostka, czyli pozyskiwanie środków zewnętrznych. Czy tutaj będzie nabór na jakieś stanowiska? Tak, na pewno będziemy szukać osób, które mają doświadczenie w tego typu działaniach. Osoby kreatywne, operatywne, bo tutaj trzeba myśleć projektowo, czyli przede wszystkim mieć wyobrażenie o tym, jak dany projekt może zostać zrealizowany i oczywiście z czego może zostać zrealizowany, także tutaj... I później dobrze rozliczony, żeby nie trzeba było płacić kar. Oczywiście, że tak, bo to jest później cały ciąg dalszy, jeżeli chodzi o realizację projektów realizowanych ze środków zewnętrznych. Także na pewno to. Duży nacisk też położymy na promocję, ale nie tylko w kontekście takim lokalnym, ale też myślimy szerzej o promocji całego powiatu, czyli też i 9 gmin. Także tutaj też na pewno będzie lepsza współpraca z GOKami, lepsza współpraca z organizacjami pozarządowymi, dlatego że to jest tak naprawdę, to są te obszary, które do tej pory nie były pokazywane tak szeroko. Zależy nam na tym, żeby pokazać. Działają na rzecz mieszkańców. Oczywiście, prawda? Działają na rzecz mieszkańców. Szczególnie na tereny wiejskie mnóstwo pieniędzy jest z Unii pozyskiwanych na różnego rodzaju miękkie projekty. Tak, ale też chcemy pokazać tym małym ośrodkom, które też nie mają takiego zaplecza kadrowego, żeby składać wnioski, bo po prostu czasami proste wypełnienie jakiegoś formularza może być dla kogoś problemem, ale ta osoba jest świetną taką... Ma fajne świetną pomysły. Osobowością, tak, jeżeli chodzi o aktywizację społeczności lokalnej, także tu też będziemy się starali wspomóc takie osoby, czy takie organizacje niewielkie, ale które mają jednak duży krąg oddziaływania na tą społeczność lokalną. To na pewno też. No i oczywiście uporządkowanie spraw takich już w samym wydziale organizacyjnym, czyli zamówienia publiczne, zakupy i tak dalej, i tak dalej.
To oczywiście też, no bo to jest, to wszystko musi dobrze funkcjonować, także tutaj musimy mieć czytelną strukturę organizacyjną i to, te zakresy czynności, kompetencje muszą być jasno podzielone, ale oczywiście też inne wydziały są bardzo ważne. W tej chwili mamy bardzo dobrych pracowników, jeżeli chodzi o Wydział Architektury i Budownictwa, jeżeli chodzi o geodezję, też w Wydziale Komunikacji, ale tutaj w tych trzech komórkach, może w dwóch, jeżeli chodzi o zwłaszcza komunikację i budownictwo, tutaj też będą zmiany, bo przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zlikwidować, może nie zlikwidować, ale ograniczyć kolejki, które w tej chwili są do Wydziału Komunikacji, więc takie działania już też podejmujemy. Będą pewne zmiany i organizacyjne, i bardziej takie usprawniające cały system funkcjonowania wydziału. Wydział Architektury i Budownictwa, tu przede wszystkim staramy się poprawić warunki lokalowe dla pracowników, ale też i dla interesantów, którzy przychodzą załatwiać tam swoje sprawy administracyjne. Także te działania już zostały podjęte. I myślę, że na przestrzeni kolejnych dwóch miesięcy one już będą widoczne. Także... Czyli z tego, co pani mówi, pani starosto, bardziej zatrudnienia niż zwolnienia pracowników? Będą jakieś ruchy kadrowe? Powiem tak, sytuacja na rynku pracy jest taka, a nie inna. Wiemy, jak ciężko jest do pracowników wykwalifikowanych. My w tej chwili sobie nie możemy pozwolić na jakieś nieprzemyślane decyzje kadrowe, bo one później skutkowałyby jakimiś niepożądanymi działaniami, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samego starostwa. Tutaj nie o to chodzi. Nam zależy na tym, żeby pewne rzeczy poprawiać, usprawniać, a nie tworzyć jakieś rewolucje. To, czym straszono tak naprawdę. No tak, no krążą mity, legendy, już blady strach padł na starostwo, na ten niebieski budynek przy 17 stycznia. Więc tutaj pani dementuje dzisiaj. Nie, absolutnie tak. Zresztą to, jeżeli ktoś obserwuje sposób przygotowywania się do reorganizacji, no to tutaj nie ma takich symptomów, powiedzmy sobie, związanych ze zmianą w regulaminach, które by mówiły to, o czym pani wspomniała, tak? Także absolutnie nie, także tutaj apeluję o spokój. Poza tym jest okres świąteczny, więc wyciszajmy też te takie negatywne komentarze, które krążą. Może ktoś je kreuje, no ale na spokojnie do tego podchodzimy. No właśnie. W każdym razie wicestarosta, poza tym, że ręce mu dużo... I jakiegoś tiku nerwowego się nabawi. Czuję się bezpiecznie. Także... No dobrze, wszystko wskazuje na to, że ten przyszły 2019 rok będzie bardzo dla państwa pracowity i dla całego starostwa powiatowego. Myślę, że tak. Jeszcze trzeba dodać, że oczywiście to, co robimy, to jest tak zwane przygotowanie no, generalne do tych wszystkich zmian, ale na co dzień przecież też i pracujemy, podejmujemy decyzje w różnych to sprawach, mniej lub bardziej ważkich, ale urząd cały czas funkcjonuje, więc to jest jakby dodatkowa praca. No a myślę, że właśnie ten 2019 będzie takim, szczególnie jego druga chyba połowa, będzie takim bardzo sprawdzającym, jak już te nasze zmiany będą funkcjonowały, czy trafiliśmy z tymi zmianami. Jesteśmy pełni optymizmu, że tak, ale życie zawsze jest dobrym weryfikatorem, także jeszcze no, kilkanaście tygodni trzeba poczekać. Będziecie państwo pracować na budżecie przygotowanym przez poprzedni zarząd powiatu. Jak państwo oceniają ten budżet? To jest budżet stabilny, budżet nadwyżkowy, w którym stworzone są rezerwy celowe, także mamy tutaj też pewne pole manewru, jeżeli chodzi o takie działania wyjściowe, ale oczywiście każdy budżet można nowelizować, można zmieniać, także na pewno takie zmiany będą wprowadzane. Oczywiście te zmiany zawsze są poprzedzane konsultacjami na poziomie zarządu, najpóźniej oczywiście Rady Powiatu, ale budżet naprawdę jest budżetem stabilnym i który nam pozwala spokojnie realizować. Oczywiście wielkości, jeżeli chodzi o cyfry, nie są takie, jak chcielibyśmy, żeby były, ale jesteśmy od tego, żeby to zmieniać. Wspomniała pani starosta o tym okresie przedświątecznym, to ja może zacznę już teraz taki przyjemniejszy temat. W jaki sposób państwo będą święta spędzać? Ja w gronie rodzinnym. Od wielu, wielu lat z rodziną wybieraliśmy się do rodziców, zarówno ze strony małżonki, jak i ze strony moich rodziców. No niestety tych domów z rodzicami już niestety nie ma, to znaczy nie ma rodziców, a dom jest wtedy, kiedy są rodzice. Ale oczywiście wybieramy się do mojego brata.
No a później w gronie własnej rodziny. No i myślę, że atmosfera choinki, atmosfera zapachów, o których zawsze lubię mówić, te zapachy mi zostały z dzieciństwa, one już się nie powtórzą, ale przynajmniej ich namiastka spowodują to, że będzie to czas właśnie na wyciszenie, na no, pewne zastanowienie się, bo praca no, jest ważna w życiu, ale jak ja to mówię, jest dodatkiem do życia i czasem to przewartościowanie, że praca jest najważniejsza, życie jest dodatkiem do pracy, jest takie bezsensowne i ten czas wyciszenia powoduje, że wracamy na właściwe tory myślowe. I tego, no tego sobie przede wszystkim życzę i swojej rodzinie oczywiście, żeby się nie dać, już popularnie mówiąc, zwariować, bo tak przyspiesza czas, że zapominamy o tych wartościach, dla których żyjemy. No, bardzo dobrze to zostało powiedziane. Ja chciałam zapytać, bo kilka dni temu odbył się koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Ludowego Zespołu Artystycznego. Pan Stanisław jest członkiem zespołu również. Chciałam zapytać, czy u pana w domu się śpiewa kolędy w czasie świąt? Najpierw je odtwarzamy sobie z nagranych kaset. A później już tak, jak osłuchamy, żeby wpaść w odpowiednie rytmy, to tak, śpiewamy. Może... A pana ulubiona kolęda? O Lulajże Jezuniu, a ostatnio Gloria, tak? Bo śpiewaliśmy ją w gronie zespołowym, ale to był bardzo taki dobry akcent, dlatego że poprosiliśmy wszystkich państwa radnych, także członków zarządu, i chcieliśmy przekazać właśnie naszym mieszkańcom taką wspólną kolędę dobrej wspólnoty na początku kadencji pięcioletniej. Takie to było przesłanie. Czy nam się udało? No, mieszkańcy będą mogli to obejrzeć, zobaczymy, ocenią. A, bo to rozumiem, zostało zarejestrowane i będzie tak, można obejrzeć. Tak, będzie film krótki z tego zdarzenia. Mhm. No to teraz bardzo to samo. Drogo dziękuję Ludowemu Zespołowi, że tak nas ciepło bardzo, przyjął. Bardzo dziękujemy. Sama jestem ciekawa tej kolędy. Na pewno będę śledzić stronę internetową i szukać państwa wykonania tej kolędy. Do pani starosty to samo pytanie. W jaki sposób u pani się spędza święta? Ponieważ oboje nie w ciepłych krajach, w basenie. Nie. My bardzo tradycyjnie. Oboje z mężem pochodzimy z Podkarpacia, więc co roku zawsze na święta jeździliśmy do rodziców. No niestety w tym roku ze względu na chorobę w rodzinie te święta spędzimy tutaj na miejscu. Będą z nami rodzice mojego męża, także, ale na pewno to będą spokojne, rodzinne święta, dlatego że to, o czym mówił pan wicestarosta, święta to przede wszystkim ludzie. Także tutaj oczywiście praca jest ważna, ale ja mówię, my żyjemy w takim biegu i w takim pędzie, że czasami myśląc o tych takich rzeczach doczesnych, zapominamy tak naprawdę o tych sprawach ważnych. Mhm. I święta to jest taki czas, żeby sobie o tym przypomnieć. Mhm. I oczywiście grono rodziny jest tego najlepszym takim obszarem, żeby takie przemyślenia powziąć, ale też to jest czas wolny, można trochę odpocząć, można zwolnić, można porozmawiać o różnych rzeczach, przeczytać coś, na co się nie ma czasu w takim codziennym pędzie, także na pewno w gronie rodzinnym, na pewno spokojnie, u nas zawsze bardzo rodzinna atmosfera, mamy bardzo zżytą rodzinę, także nigdy nie ma żadnych tarć takich wewnętrznych, także święta to jest czas radości w naszym przypadku. Oczywiście. A czy te tradycje kulinarne, czy też zwyczaje się różnią od tych z Mazowsza? Powiem tak, my wypracowaliśmy sobie u mnie w rodzinie, w naszych rodzinach, taki styl świętowania, że nie uprzykrzamy sobie świąt jakimiś kulinariami, których na przykład ktoś nie lubi. Aha. Więc na przykład u nas na święta wielkanocne jest barszczuszkami, dlatego że wszyscy lubią barszczuszkami i Wielkanoc jest troszkę tak świętowana jak Wigilia, a na Wigilię to są dania tradycyjne, te, które lubimy, czyli oczywiście barszczuszkami, na pewno będzie ryba, na pewno pierogi, takie podstawowe rzeczy, ale nie dużo, bo każdy jest zawsze tam na jakiejś diecie i też nie staramy się zamęczać przy stole, także, no, powiem tak, zawsze... U was się nie marnuje jedzenie. Nie marnuje się, ale też te święta tak spędzamy na luzie, tak, żeby się nie męczyć przy tym stole, naprawdę, to jest ważne. Najważniejsze jest to, żeby być razem, żeby porozmawiać, żeby atmosfera przy stole była dobra. Oczywiście pasterka później.
jak wszędzie. Myślę, że to jest doskonała okazja, żeby złożyć życzenia naszym słuchaczom, mieszkańcom powiatu ciechanowskiego. Szanowni Państwo, życzę Państwu, żebyście z tej świąteczności skorzystali jak najwięcej, skorzystali biorąc do siebie tą radość, która płynie właśnie, radość, miłość, rodzinno, a także na nowy rok mieli siłę i wiarę na wszystkie zadania, które są przed nami. Ale tak spokojnie, bardzo bym prosił i życzył wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, ja życzę przede wszystkim spokojnych i rodzinnych świąt, bo te sprawy takie najprostsze czasami są najtrudniejsze. Życzę spędzenia tych świąt w gronie rodzinnym, w takim spokoju, w prawdziwie świątecznej atmosferze. Oczywiście, a rok 2019 niech będzie tym rokiem nowych zadań, nowych wyzwań, ale też, żebyście Państwo mieli odwagę je realizować i takiej odwagi do realizacji tych zadań w nowym 2019 roku. Wszystkim Państwu życzę. No i oczywiście zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Dziękuję pięknie za te życzenia. Oczywiście odwzajemniam te życzenia dla Państwa. Przypomnę, że moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Goście Dnia byli pani Anna Potocka-Rak, starosta powiatu ciechanowskiego, oraz pan Stanisław Kęsik, wicestarosta powiatu ciechanowskiego. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie.